O, siemanko, siemanko, z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 12 sierpnia i zaczęliśmy sezon agrotechniczny 2019-2020. Wchodzimy na pole z rzepakiem, siejemy dzisiaj rzepak. Zaraz będziecie widzieli czym, potrzymam Was jeszcze chwilę w niepewności, ale widzicie już bałagan na polu, to że siejemy bezpośrednio w rżysko, tylko ścieżki mam tu przejechane. Jest masa słomy. No i jest fajny bałagan, tak? To cieszy. Zaraz Wam powiem, pokażę czym. Już może widać. Siejemy rzepaczek czajkowskim, czyli polską pasówką. Polskim agregatem do pasowej. Mówię też w zeszłym roku po Focusie, poprzednio też miałem po Focusie, wyszło super. W tym roku decyzja, że siejemy czajkowskim, no ponieważ między innymi buraki wyszły fajnie. I zaraz Wam powiem co jeszcze, bo jak wiecie, warunki ogółem na siew, na cokolwiek są niezbyt ciekawe, bo jest strasznie sucho, ale zaraz może jak przyjedzie, to powiem Wam kilka słów więcej, dlaczego tak, a nie inaczej. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlatego, że tydzień temu spadło u nas łącznie 17 mm. Nie jest to dużo. Nie jest to dużo, ale zostało tutaj rżysko. Zobaczcie, tu była masa słomy, tu była ta ładna pszenica. Fakt, że są tu plewy, będzie problem z samosiewami, ale to się wszystko da. I ta poduszka przytrzymała nam pięknie tą wilgoć. Te 17 litrów wody spadło. I zobaczcie, w jakich warunkach siejemy. Mamy mokrą glebę. Tutaj na okolicy, no nasiona siejemy tam na głębokość powiedzmy do 2 cm, 1,5 cm. Na okolicy rolnicy zaczęli orać i co się dzieje? U góry mamy taką warstwę 12, powiedzmy 15 cm, w zależności to jest od gleby, im słabsza gleba, tym bardziej przemoczone, że mamy tą wilgoć. A ci, co teraz zaczęli orać, to tą wilgoć wrzucają pod spód, a skałę, dosłownie rwącą się skałę wyrzucają na zewnątrz, bądź no nie chcę tutaj robić nikomu antyreklamy, bo jeszcze nie wiadomo jak to wyjdzie, ale załóżmy na przykładzie naszego mandama mieszamy tą ziemię suchą, która jest pod spodem, z ziemią, która jest mokra u góry i też tej wilgoci mamy znacznie mniej. Tutaj całość trafia w tą warstwę, gdzie tej wilgoci jest sporo. No widzicie, jest mokra ziemia. Jest fajnie. Gorzej było zdecydowanie. Tutaj miałem ścieżki przejechane mandamem. Teraz tego żałuję, że to przejechałem. Mówię, były konkretnie zjeżdżone. Tu na ścieżce przejechane było mandamem na głęboko. I wilgoci jest znacznie, ale to znacznie mniej. Jest trochę, ale jest zdecydowanie mniej. Tutaj na tym pasie, gdzie ścieżka była, gdzie było przejechane na głęboko, może już schodzi znacząco gorzej. Pokażę Wam jeszcze jak to wygląda, na ile, na glince, bo naprawdę zestaw moim zdaniem robi robotę i moim zdaniem wschody będą, z czego relacje na pewno Wam pokażę. No wydaje mi się, że w tym momencie, oczywiście wiadomo, może za tydzień popada, może po pługu też będzie dobrze i tak dalej, w tym momencie wygląda to zdecydowanie najlepiej. Idę na glinkę, pokażę Wam jak to wygląda na glince. No i idę do Bartka, do ciągnika, powiemy coś więcej o obsadzie, o odmianach i tak dalej, i tak dalej. No jedzie maszyna. Przejdziemy zaraz na gliniastą górkę, pokażę Wam jak to wygląda. A teraz jedzie już po ścieżce, bo jedzie ze skosa, jedzie po ścieżce. Też o, widać, tutaj było przejechane mandamem, tutaj już nie. Ale o, tu jesteśmy w części pola, gdzie jest glina, zobaczcie. To się zlepia, ale o, nasionka są fajnie w tym roweczku umieszczone razem z resztkami i tu będą wschody. Tu będą wschody, nie wygląda to może idealnie, ale będą wschody, tak? To jest najważniejsze. Wydaje mi się, że jak już ten rzepak wyjdzie, jak on sobie cyknie, to on już nie zaschnie, tak? To już będzie tutaj w jakiś sposób wygrane. No korzystamy, tak? Dlaczego tak szybko? Może jest to trochę za szybko, ale lepiej dwa razy skracać, jak raz
dwa razy skracać, jak go 10 razy pędzić potem, bo też tak może być. O, widzicie, tu nasionko jest na glinie. O, się wszystko niby zlepi, ale to się kruszy. Fajną robotę robi. Pokażę wam fragment ustawiania głębokości. Bartek ustawił głębokość redlic spulchniających na 30 cm, prawie na maksa, jeszcze jedno oczko głębiej. Mówię, jak koń da radę ciągnąć, to jedź najgłębiej jak się tylko da. No i jedziemy. Zaraz idziemy do Bartka i nagramy coś więcej. No, maszyna gwizda, nie ma lekko, Johnek. Nie ma lekko. Zobaczcie, jak pięknie chodzi, będę chwilę cicho. Wsiądziemy do Bartka i pogadamy chwilę z Bartkiem. Dobra, to może chwilę stąd. Siejemy na tym polu trzy odmiany. Odmiany na tym polu akurat będą z Rapula. Jest to Kuga, Duke i Atora. Atorę mieliśmy 3 lata temu. 3 lata temu wyszła ona najlepiej. Odmiana odporna na wirusa mozaiki rzepy. Poza tym, no czy znacie na pewno Atorę. Bardzo dobre plonowanie, dobra zimotrwałość, odporność na choroby. No, rzepak z potencjałem. Kugę również miałem jednego roku, no już chyba w pierwszym roku, jak Kuga była, też plonowała bardzo dobrze. Na tej działce tam było to blisko 5 ton. W tym roku Kuga fajnie wyszła tutaj w okolicy u nas, dlatego między innymi się na nią zdecydowałem. Również jest odporna na choroby. No, też fajny rzepak, tak? Też fajny rzepak z dużym potencjałem. I ostatnia odmiana Duke, jest to jakaś nowość. Jeszcze dodatkowo ona ma gen odporności na suchą zgniliznę bodajże. Także jeszcze bardziej odporna, zobaczcie, jaka gliniucha. Wszystkie te odmiany siejemy w ilości 40 sztuk na metr. Zakładane jest 40 sztuk. Nigdy 100% nasion zasianych nie wzejdzie, tak? Celujemy tutaj w 35 nasion, żeby ten rzepak nie był za gęsty, jest szybko zasiany, niech on się dobrze rozgałęzi, niech on tutaj się rozrasta, niech buduje te boki. No i to tyle, tak? Jest trochę szybko może, ale mówię, lepiej dwa razy skracać jak pędzić, nie wiadomo czym. No myślę, że odmiany z dużym potencjałem, jak wzejdą, tak jak już mówiłem, obsada jest najważniejsza. O, jest nasionko, leży w mokrym, jest fajnie, tak? Te resztki będą go tutaj chroniły, w razie przyjdzie jakaś ulewa, one go, nie zamuli go tutaj, nie zaklepie, te resztki się rozmyją. Jest fajnie, zaraz wbijemy do Bartka, bo już wam mówiłem, że zaraz wbijemy, a Bartek przejechał, następnym razem się zatrzyma i wbijemy do środka. Siema. Cześć. Jesteśmy już z Bartkiem. Bartek z... Co tutaj masz na koszulce? Z fabryki plonu. Tak, Bartek założył firmę o nazwie Fabryka Plonu, tak? Masz firmę o takiej nazwie. Jakby ktoś chciał, to właśnie Bartek robi nam usługę. Kupił Czajkowskiego, no też ma oczywiście u siebie gospodarstwo, ale głównie z myślą o usługach. Jaki obszar obsługujesz, gdyby ktoś tam się chciał zdecydować? W promieniu 100 km, no tak jak dzisiaj rano wracaliśmy ze Żnina jeszcze, także 100 km spokojnie dojedziemy od centrum, że tak powiem, Kujawsko-Pomorskiego. No, także jakby się komuś, że tak powiem, robota podobała, to numer do Bartka zostawię w opisie, bo robi fajną robotę naprawdę. Coś może jeszcze o Czajkowskim, bo o Czajkowskim nic nie mówiłem, ale to jest taki sam model jak siał u nas Buraki. Z tym, że Buraki był jakby rozstawiony do Buraka, a teraz... Tak, na 2,7 metra, co 45 cm, 6 łap, teraz mamy 8 łap, w rozstawie 37,5, no dodaję 3 metry główne. No, z jaką głębokością redlice na klipsach ustawiliśmy na 30 cm, no, tak, nie? Także ustawiliśmy ich klipsą 30. Dlatego możemy przejść jeszcze raz i sprawdzić. No to nie wiem, możemy pokazać? Pokażemy czy nie? Pokażemy. Dobra. No i teraz może jeszcze tak na szybko. Te talerze rozgarniają słomę, tak? Resztek pożniwnych jest
całkiem sporo. Ten talerz tutaj, nie wiem, to jest taki krój, tak? Już pierwszy? Jako krój to działa? Tak, jako krój tnący. Jako krój tnący, no i teraz... To nie rozgarniemy przed nimi talerzami, tym jeszcze dotkniemy. Zatem mamy łapę spłukniającą, powietrzającą z podaniem nawozu. Dobra, mierzymy, nie? Co my tu mamy? Nie, no warunki są naprawdę fajne, no kurczę, w tym momencie takie warunki... Mamy 27. Nie, 23. Nie poszło. O. Tu mamy 27. No, 27 do 30, wiadomo, w zależności... Zależy, jak się ułoży. W zależności, jak się ułoży od miejsca, wiadomo, pochylenie terenu. Tutaj, no, około 28. Tutaj no, też, no. Po 30, nie? Także rzepak powinien sobie tutaj śmiało poradzić, tutaj idzie, o, no teraz się zatrzymaliśmy, tu wyleciały nasionka, ale idzie tutaj za kółkiem, to też dogniata, tak? To kółko w jakiś sposób redlica rozgarnia, idzie nasionko i kółeczko dogniatające. No, zgarniacze słomy są podniesione, żeby tę słomę trochę rozgarnąć, bo jest jej naprawdę sporo. No i nawóz podajemy 200 kg NPK klasycznego na spód, no na spód trendliny, tak? No, oczywiście na GPS-ie z dokładnością do 2 cm, także żadnych omijaków nie będzie. No, Johnek już stary, poczciwy, co to jest za model, bo tu nie ma... 7810, ile koni ma? 230, no ale sobie radzi, z taką prędkością jedziemy, zaraz się tutaj bujniemy. No, ciągnik pokazuje 9, ale jakiś tam poślizg dochodzi, bo opór jakiś tam jest, także jedziemy 8, 9, 9. Na gliniastych jakichś tam iłach, górkach, no to trochę wiadomo zwalniamy, ale i tak robota idzie, ubywa. No i w jednym przejeździe mamy wszystko, tak? Mamy nawóz, mamy uprawę i mamy siew. No i najważniejsze, siew jest w mokrą, wilgotną glebę, którą mamy u góry, którą nam przytrzymała słoma tutaj u góry. Bartek, tak może tutaj zmieniając temat, skąd, co cię naszło na zakup takiego siewnika? No i jednym z głównych argumentów na pewno teraz będzie ograniczenie strat wody, ale no to jest najbardziej powszechny argument, a nie jedyny. A jeśli mówimy co o wyborze między tą marką a nie, po prostu, no bo też u ciebie zmiana profilu, tak? Jakby uprawę tej gleby, bo wcześniej orkowo uprawialiście, czy też już bezorkowo jakieś próby były? Od kilku lat bezorkowo. Aha, no to czyli po prostu z bezorkowej, czyli pewnie z klasycznego jakiegoś agregatu trzybelkowego. Z pełnej tradycji przeszliśmy na kąsza perwane, 3-metrowego. No a teraz już tylko i wyłącznie uprawa pasowa. No i to jest fajne, bo też wiem, że już tutaj, że tak powiem, pochwaliłeś mi się, że siejesz i buraki, i kukurydzę, bo macie zwierzęta. No i to jest maszyna, którą idzie zasiać to wszystko, tak? To jest kompatybilna, tak? Czy siejemy teraz w tym momencie rzepak, czy być może na wiosnę będziemy siali tym zestawem kukurydzę właśnie, bo o, Bartek, na wiosnę, jak wiecie, miałem zestaw bezpośrednio z Sokołowa, do niej przyjechał na usługę, bo Maciej tam Czajkowski też świadczy usługi, a Bartek ma do mnie blisko, rzut beretem 25 km, także no, teraz będzie można, że tak powiem, częściej, mam nadzieję, korzystać z usługi, jak oczywiście będziemy zadowoleni. Inaczej być nie może. Nie ma innego wyjścia. No, nie ma innego wyjścia. No i już słoneczko powoli będzie zachodziło, jakieś chmury gdzieś tam chodzą, ale raczej padać nie będzie. No właśnie, to jest ten ból, że na dłuższy okres nie nadają żadnych opadów właściwie, także zobaczymy, czy ta decyzja z tym szybkim siewem będzie trafiona, czy może potem będziemy tego żałować, bo wiadomo, przyjdą wysokie temperatury, no to ten rzepak moment złapie te 4, 5, 6 liści i będzie go trzeba konkretnie hamować, ale tym się będziemy głowić później. Jakoś mała relacja pewnie będzie z tego, jak to powschodziło i tak dalej, przy filmie z odchwaszczania. No tutaj w tym systemie
uprawy. Będę celował gdzieś tam jednak odchwaszczanie nalistne. Do glebówki tutaj nie będę dawał, no bo tych resztek jest dużo. Nie byłoby tutaj sensu, żeby jakimś tam, nie wiem, chlomazonem traktować, no bo mała powierzchnia ziemi. No i dobra, no myślę, że tyle. Mamy fajny odcinek. Także trzymajcie się, na razie, cześć.